Może troszeczkę dłuższe i ciężko jest gołym okiem zobaczyć, jeszcze tym bardziej w czasie jazdy. Lindbeck, jednak Jonasson. Jednak miałem rację. Jednak chociaż Thomas, chciałem nie mieć. Thomas Jonasson, 2 punkty, Walasek 1. No. Obyśmy nie byli złymi prorokami, ale rzeczywiście te szanse Walaska i Łamka na awans do przyszłorocznego Grand Prix trochę tutaj nam maleją. Bieg numer 8 to z kolei start dwóch naszych kolejnych zawodników. Tomasz Gapiński, obok niego Janusz Kołodziej, Artem Łaguta z pola trzeciego i Simon Stett najbliżej bandy. Gapiński, Kołodziej. Kołodziej i Łaguta mają po 3 punkty. Za chwilę taśma pójdzie w górę. Poszli. Kołodziej trochę zaspał na starcie, a szkoda, bo tutaj Simon Stett gdzieś tam próbuje się zabrać, a pierwszy jest Tomasz Gapiński. Teraz Kołodziej. Dwaj nasi zawodnicy wychodzą na pierwszą pozycję po zewnętrznej. Teraz bardzo, bardzo szeroko próbował. Na szczęście tylko próbował pójść Artem Łaguta. No jak tutaj mówił Tomek Gapiński w wywiadzie z Krzysiem, że jednak zostawi ten motocykl, na którym jechał, wszystko było dobrze, no i miał pole wewnętrzne, pierwsze, wygrał start, niezdecydowanie, ale jednak wygrał i widać, że jest dużo szybszy, aniżeli w poprzednim biegu. Już tutaj bardzo atakuje Janusz Kołodziej. Tak, na zewnętrznie niebezpieczni niektórzy nasi zawodnicy. Tutaj ale Kołodziej teraz przeprowadza akcję, ale świetno, no to są zawody indywidualne, tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, nawet jeśli jedzie obok siebie dwóch zawodników z tego samego kraju. Janusz Kołodziej przywozi 3 punkty, kapitalna akcja zawodnika na co dzień startującego w Unii Leszno. No do tej pory dla mnie najpiękniejsza akcja tych zawodów póki co. To prawda i myślę, że tak. Każde zwycięstwo podtrzymuje Kołodzieja w takim silnym postanowieniu wygrania tych zawodów. To nas cieszy. Bardzo chce awansować. Wiemy o tym, że to jest jego cel. Poza tym, że oczywiście świetnie spisywał się w drużynie narodowej, poza tym, że jest bardzo mocnym punktem Unii Leszno, no to jeszcze ten awans do przyszłorocznego Grand Prix to jest jego podstawowy cel. Ale fakt, bardzo dobry start Gapińskiego. Tak, no ale jak już było widać w tym pierwszym biegu Kołodzieja, naprawdę było widać, że jest bardzo szybki. Tutaj widzieliśmy niebezpieczną sytuację, troszeczkę Tomek zajechał Januszowi, ale bardzo przytomnie przymknął gaz Kołodziej i przeszedł na zewnętrzną i to dało mu właśnie zwycięstwo. Naprawdę Janusz Kołodziej jest chyba, mogę stwierdzić to z stuprocentową pewnością w sumie, że jest najszybszym zawodnikiem chyba na tych zawodach, z tego co pokazał w dwóch pierwszych biegach. Kołodziej ma 6 punktów, tak jak Fredrik Lindgren. O 1 punkt mniej mają Zetterström i Iversen.